Witam, mówi Mateusz Borek. Mecz komentować wraz ze mną będzie Roman Kołto. Dziękuję za wprowadzenie. Na ten mecz czekaliśmy od dawna. Najwyższy więc czas go rozpocząć. To tylko mecz pokazowy, ale kibice obu drużyn licznie stawili się na stadionie. Miejmy nadzieję, że piłkarze dorównają swym fanom. Rozpoczynamy mecz, z którym wszyscy wiążą wielkie oczekiwania. Obie drużyny składają się z bardzo utalentowanych zawodników. Zapowiada się zatem bardzo ciekawy mecz. Cóż, spróbował strzał, ale nic z tego nie wyszło. Fowler. Będzie bardzo groźnie. Oto Luis Garcia. Fowler. Rozgląda się za partnerami. Prostopadłe zagranie. Wspaniała bramka! To ich pierwsza bramka w meczu. Wspaniała bramka w wykonaniu napastnika. Prowadzą jedną bramką. Do zera. To było zbyt oczywiste zagranie. Zenden. Idealne zagranie na środek. Stracił piłkę. Wyjaśnia sytuację. Xavi Alonso. Może to okazja do strzelenia bramki. Wolny w bardzo dobrym miejscu do strzału. Dwóch graczy czeka na dośrodkowanie. Oto Rize. Przejmują piłkę. Szuka wsparcia ze strony kolegów. Rizet. Berg. Iversen. Luis Garcia. Upłynęło 30 minut pierwszej połowy. Berg. Solli. Doskonały odbiór. Rozgląda się za partnerami. Posyła szeroką piłkę. Co za wykończenie! Prowadzą teraz dwoma bramkami. 10 minut do zakończenia pierwszej połowy. Mimo, że prowadzą 2-0, nie mogą popaść w samozadowolenie. Nadal w posiadaniu piłki. Zdecydował się na długi rajd. Przyłożył nogę w odpowiednim miejscu. 5 minut do zakończenia pierwszej połowy. Nikt mu nie przychodzi z pomocą. Złapany w pułapkę offside'ową. Bez wątpienia dobra decyzja sędziego. Berg. Storflor. Zostają w posiadaniu piłki. Dorsin. Czy warto atakować lewą stroną? Storflor. Piłka wciąż przy jego nodze. Dobra pozycja do ataku. To było doskonałe zagranie. Gwizdek oznajmia koniec pierwszej połowy. Zawodnicy schodzą do szatni. Bez wątpienia obaj trenerzy będą mieli sporo do powiedzenia swoim drużynom. Roman, co sądzisz o tej połowie? Wiem, że najbardziej liczy się wynik, ale ich sposób wykorzystania boiska musi się zmienić, bo inaczej fortuna może przestać im sprzyjać. 2-0 do przerwy. Ciekawe, czy w drugiej połowie czeka nas więcej goli. Gra wznowiona. Czy drugie 45 minut będzie ciekawsze dla fanów? Żaden z trenerów nie zdecydował się na dokonanie zmian. Tracą piłkę. Gra szybko przenosi się do przodu. Idealne zagranie na środek. Luis Garcia! Bramkarz widział, że ten strzał nie wpadnie do siatki. Myślę, że rozwój akcji zasługiwał na lepsze wykończenie.
Solli. Strzela na bramkę. Och, spuśćmy zasłonę milczenia na ten strzał. Straszne pudło. Agger. I Hypia. Xavi Alonso. Szuka wolnego partnera. Okazja. Znalazł lukę w obronie. Wyjątkowa bramka. Panują nad wszystkim. 60. minuta meczu. To bramka numer 3, dająca hat-tricka. Jest 3-0. Nie wygląda na to, żeby mieli to przegrać. Berg, Solli, Rizet, Iversen. Rizet. To było fatalne zagranie. Oto Gerard. Luis Garcia. Czy będzie strzelał? Okazja! Moim zdaniem to było celowe. Sędzia słusznie przyznaje rzut karny. Obrońca zamiast piłkę trafił w nogi rywala. Mają nieprawdopodobną okazję z 11 metrów. Idealne zagranie na środek. Rize! Cóż, być może na chwilę się zdekoncentrował. Strzał był bardzo niecelny. Może źle się złożył do strzału, ale dobrze, że próbuje. Oto Luis Garcia. Zbliża się ostatnie 15 minut spotkania. Czy sprawdzi formę bramkarza? Wrzuc auto w dobrym miejscu. Zawodnik czeka na swoich kolegów. Pole karne. Koncertowa akcja obronna. Atak został rozbity. Trudna decyzja, ale moim zdaniem słuszna. Sędzia asystent nie przeoczył przewinienia. Zenden. Dobre podanie na skrzydło. Luis Garcia. Dość niezwykłe. Grat bramek. Wspaniała akcja. Mamy tu wspaniałą bramkę. Piękny rajd i wykończenie. Jest 4-0 i się oddalają. Berg. Strand. Przebija się przez linię obrony. Dobrze poradził sobie z tym zagrożeniem. Gra szybko przenosi się do przodu. Próba strzału. Nie, źle uderzył piłkę. To chwała mu za to, że podjął próbę. Był naciskany przez obrońców i to było widać w tym strzale. I Luis Garcia. Tłum głośno reaguje na końcowy gwizdek. Mecz był jednostronny i zakończył się ich pewną wygraną. Jak oceniasz ich dzisiejszy występ? Cóż, uważam, że ogólnie rzecz biorąc grali bardzo dobrze. Tym samym kończymy dzisiejszą relację. Chciałbym przede wszystkim podziękować Romanowi Kołtoniowi za jego udział. Przyjemność po mojej stronie, Mateusz. To było miłe popołudnie z futbolem w roli głównej. Do zobaczenia podczas następnej transmisji.